Akcja malowania przejazdów rowerowych zorganizowanej przez rowerzystów zakładała wymalowanie 23 przejazdów rowerowych. Marzyłem o 57, tak naprawdę 68 przejazdów udało się nam odmalować. Entuzjazm i zapał rowerzystów, za co im bardzo dziękuję, no przerósł na najśmielsze oczekiwania. Cały czas jeszcze dzwonią, pytają się, czy jeszcze coś gdzieś będziemy robić, malować. Naprawdę ludzie chcą robić, chcą dążyć do tego, by w naszym Słupsku było bezpiecznie, aby ta infrastruktura rowerowa była bardziej przejrzysta i przyjazna rowerzystom. Zauważyliśmy, że po przejazdach rowerowych chodzą piesi. Tak, i to jest właśnie apel i do pieszych, i do rowerzystów. Mamy wyznaczone potoki. Dla pieszych są chodniki, dla rowerzystów są ścieżki rowerowe, drogi rowerowe i te przejazdy rowerowe. I tutaj właśnie taka gorąca prośba, zwracajmy uwagę na to, którędy się poruszamy, aby nie dochodziło do wypadków, do konfliktów, czy też kolizji. Często pieszy idzie zamyślony, pisze SMS-y, rozmawia przez telefon, nie patrzy, potrafi wejść pod koła nadjeżdżającego roweru. To właśnie zostało wymalowane po to, aby było wyraźnie zaznaczone, którędy przejeżdżają rowerzyści. Obok przejazdów rowerowych z reguły są przejścia dla pieszych i tym przejściem powinien pieszy się poruszać. A czy takie akcje będą jeszcze kontynuowane? Mam nadzieję, że tak. W przyszłym roku, jeśli nie tego typu, to inne akcje, ale patrząc na entuzjazm słupskich rowerzystów, na pewno coś wymyślimy. To jest pierwsza warstwa farby, dlatego miejscami są przebicia, nieraz samochody ostro hamując, no gumę zostawiają na tych przejazdach. W przyszłym roku te przejazdy zostaną odmalowane na nowo, wtedy będzie też na pewno wiele trwalsze.